Przeżywamy 14 niedzielę zwykłą za tydzień. W niedzielę o 16 rusza na cmentarzu. Ofiary składane na pracę na cmentarzu przeznaczone będą na bieżące utrzymanie cmentarza, szczególnie na wywóz śmieci. W tym roku od początku do początku czerwca zapłaciliśmy za wywóz ponad 16 680 zł. Cały ten rok ponad 35 tysięcy. Zapraszamy do wsparcia utrzymania cmentarza także osoby spoza parafii, które mają w naszej parafii grupy swoich bliskich lub zapłać za waszą ofiarność. Spotkanie wizytacyjne z parafialną radą duszpasterską ksiądz biskup zwrócił uwagę na konieczność dostosowania sposobu prowadzenia cmentarza do zasad obowiązujących w diecezji. Mam nadzieję, że rada podejmie odpowiednie kroki w tę stronę. Podsumowanie ubiegłego kwartału roku najgorliwszym ministrantem młodszym został Olaf Krzyściak, wśród ministrantów starszy Łukasz Kordeczka. Najsolidniejszym wśród lektorów był Mateusz Bugański. Gratulujemy chłopcom i rodzicom. Bardzo prosimy o pomoc w przenocowaniu pielgrzymów zdążających z Węgier do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przypominamy, że pielgrzymi przybędą do nas w czwartek 18 lipca. Parafian, którzy zechcą podróżne w dom przyjąć, prosimy o zapisy w zakresie. W tym tygodniu codziennie po godzinę przedwieczorną mszą świętą różaniec ojczyzny zapraszamy do modlitwy. W poniedziałek o 15 godzina miłosierdzia, w środę o prowadzenie modlitwy prosimy róże kobiet świętej siostry Faustyny, znaturka pani Marceliny Wróbel. W piątek o 19 w PC kolejne spotkanie w ramach parafialnych wakacji z kinem. Rodziny zaangażowane przy parafii oraz pani z Gospody Wiejskiej z tym marku zapraszają na kolejny odcinek filmu Wybrany. Od niedzieli uroczystości odpustowe z aktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Szczegóły można znaleźć na plakacie w naszej dobrocie parafialnej. Nasza wspólnota jest zaproszona w poniedziałek 15 lipca na mszę o 18. Przyjmujemy zapisy na 42. pierwszą pielgrzymkę tarnowską, która będzie pielgrzymować od 17 do 25 sierpnia na Jasną Górę pod hasłem Żyje w Kościele. Zapisy i szczegóły w kancelarii parafialnej do końca lipca. Zachęcamy do udziału w pielgrzymowaniu z grupą świętego Jacka. Więcej informacji o pielgrzymce można znaleźć na jej stronach internetowych. W środę 17 lipca organizowana jest z parafii pielgrzymka do relikwii Krzyża na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Po drodze planowane jest zwiedzenie Wiślicy oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Zapisy w zakresie. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Proszono nas również o ogłoszenie pielgrzymki, która odbędzie się w dniach 19 do 21 lipca do Skarżyska Kamiennej, Niepokalanowa, Giedrzwałku, Świętej Lipki, Gidle i Częstochowy. Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu dostępne są u pani Agnieszki Wiewiórskiej. Numer telefonu znaleźć można na plakacie w gablocie parafialnej. Jak zwykle zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Chcemy rodzicom i dziadkom zwrócić uwagę, że jest nowy wakacyjny numer Promyczka Dobra i małego promyczka dla najmłodszych. Serdecznie polecamy. Warto ofiarować pociechą tę gazetę. Zapraszamy do zakrystii z ratunku w róż tego grzańca po odbiór kolejnego numeru dwumiesięcznika Misję Dzisiaj. Intencja mszy świętej na ten tydzień, środa o 18 ze zmarłą opinią Róży Kobiet, Świętych Dzieci Fatimskich, ze zmarłych z Rodzin Róży, z radorka pani Emina Jana. W czwartek o 6.30 ze zmarłych z Rodzin Róży Kobiet Świętej Cecylii, z radorka pani Genowefa Puto. W sobotę